Zaciekawiony profesor pyta studentów, dlaczego nazywają swoją koleżankę grypa. Studenci nie kwapią się z odpowiedzą. Profesor jednak nalega. W końcu odzywa się jeden ze studentów. No bo wie pan, grypę miał każdy. Żona do męża. Zobaczysz, przyczepię kartkę nad naszym łóżkiem, że jesteś idiota. Niech całe miasto się dowie. W mieszkaniu dzwoni telefon. Odbiera ojciec trzech nastolatek. Czy to ty, moja kocico? Nie. Przy telefonie stary sierściuch. Mąż i żona siedzą na kanapie. Mąż mówi. Ile razy mnie zdradziłaś? Żona milczy. No powiedz. Nadal milczy. No ile? W końcu żona mówi. Tyle razy ci mówiłam, żebyś mi nie przeszkadzał jak liczę. Siedzą dwie kobiety na kawie i plotkują. Wiesz, kocham naturę. Mówi jedna. Tak? To dziwne, szczególnie po tym, co z tobą zrobiła. Na targu Baca sprzedawał gadającego psa. Turysta nie bardzo wierzył, że pies potrafi gadać. Pewnie, że potrafię. Wtrącił się do rozmowy pies. To nawet sprawiło, że przez pewien czas pracowałem dla security service jako szpieg. Wie pan, nikt nie sądził, że pies potrafi mówić i rozumieć, co się przy nim mówi? Rejewski, Różycki i Zygalski coś tam liczyli, ale gdybym nie podsłuchał rozmowy pewnych niemieckich oficerów i nie zdradził ich tajemnic, Enigma do dziś pozostałaby zagadką. No, a po zakończeniu służby pracowałem trochę jako tłumacz, potem emeryturka, dzieci, stabilizacja. Baco, wy na pewno sprzedajecie tego psa? Tak, a za ile? Za pięć złotych. Takiego psa za pięć złotych? Albo on takie głupoty pieprzy? W stołówce w kolejce po zupę rozmawiają dwaj studenci. Masz jakieś wieści z domu? Niestety. Ani złotówki!